Nie, przedwczoraj. Ja. Jeszcze w tej wegan restauracji. To było dwie zmiany. Piło dobre. Te piwo też tak mniej więcej smakowało. Nie było dobre, bo ty nie piłeś. We went to the vegan restaurant. The beer was not good. And this is like No, ale... Wiesz, a jeszcze będzie o to się nadrywał, nie? To jeszcze jak się przypomnę. No właśnie, przez tak pójść. Nie było ruch, więc z tego wiecie. Nie wiesz, w utwór, no? Matka, nie było erupcji u ty? No. Co, hopeless jest bił. No, alkohol, no erupcji, no fun. Not good, throw it away. Then it's not good. Jak nie możesz, jak to się nazywa? No, psem. Jak to się po polsku nazywa? Co? Zły psem. Zły psem. Zły psem. Bekać. Jak się odbija? No, bekać. No, bekać. Nie może bekać z tym piwem. No bo ono nie ma wszystkich składników. No. Oh, I need the beer. Normalnie to jak się nie tak dużo flani, to bekali, nie? A jak będzie? No. Ja pamiętam, jak przyjechałem do was wtedy w 80-tych latach i ten, i Wiesiu zaprosił jakichś tam dwóch kolegów i całą skrzynkę takiego piwa, tego drożdżowego Weissen, takie na mętne. Ja wypiłem jedno, brzuch mi urósł tak, ja już więcej nie mogłem, nie? A oni wytrąbili całą tą skrzynkę we trzech i jeszcze myśleli, żeby pójść po jeszcze, nie? A dla mnie to było zupełnie nienormalne, ja bym się napompował, nie? Ale żywiec też ma dobre ma. Sam, tak, u nas się to pszeniczne nazywa, no. A to jest to samo w zasadzie. Jak Paulaner, coś takiego. Jest też takie niemieckie. Nie jest tutaj takie wiatr. The white beer. Yeah. Okay, white beer. Yes, yes, yes. Yeah. Yeah. Exactly. Normal. Aha. Yeah, white beer. Weizen is which beer? To nie jest not the white beer. Ale można powiedzieć Weiss, bo Weiss znaczy białe, ono takie jest. Nie, to jest Weizen, to jest pszenica. Pszenica, tak? No, to... jest pszenica. Rozumiem. Ja nie wiem, Weizen po angielsku teraz jak to się nazywa. Pszenica? Po angielsku tego nie wiem. Nie mam pojęcia. Teraz ciężko potłumaczyć, bo jak on tego nie zna... No bo tam pszenicy u nich nie ma. Ale on zrozumiał, o co chodzi, bo pokazał, że wie, o jakie piwo chodzi. Piwo, które powoduje wzdęcie. Ale on też tego piwa nie coś dostanie. Be quiet. They let you go inside. There is no dogs allowed right now. There. Yes. Ale się bawi tutaj z kamerą, tak? Z kamerą tutaj bawi? Tak. Ale ty jak nie tam filmujesz, to i myślisz, że nikt nie widzi? Kosztuje, nie? Nie, no przecież nie przytyka, to każdy widzi, ale no co fajnie, więc sobie puścimy. Tak, zamiast co? Filmu. Wrzucę to na Facebooka i wszyscy się będziemy cieszyć. Nie, oklejemy, to będzie może i komedia, nie? Zobaczymy, co z tego zrobimy. Masz Facebooka? Jesteś? No. To znaczy, że będziesz mogła obejrzeć film. Dobrze. Dobrze. Ale tak super fajnie wyglądam, tak? No ja cały czas obserwuję, żeby najlepsze momenty wyłapać. Oj, kaszelek. Ale tak nie ten, bo się aż wstydzę. Mariola, powiedz jeszcze raz zapiekanki. Nie. Zakopanki. Tak samo. Tylko jeszcze masz mi kolorowe skarpetki, żeby było wiadomo, gdzie siedzimy. Kolorowe skarpetki. Czerwone gitary, kolorowe jarmarki. Nie. To śpiewał... Laskowski czy Laskowik?
Zenek Laskowski, a później na Sopocie śpiewała Marina Rodowicz. Fajny czas. Pomimo wszystko, bo byliśmy po pierwsze młodzi, pełni nadziei, większość mieliśmy w dupie. No bo to tak jest. Starych rodziców nie miał. O, aha. A dzisiaj wszystko jest nie tak. No właśnie, rodzice zostawiali papierosy na szafie, nie było problemu. A dzisiaj trzeba się zapracować. A trzeba dzisiaj zakupić, tak, nie? Tak. Wtedy tylko szły do szafy. No. Bo jak byliśmy nastolatkami i Wiesiek do mnie przychodził, a powiesz, to był wielki kryzys, niczego nie było. No. Papierosy były na kartki. Papierosy na kartki? Tak, na kartki były papierosy. Po stanie wojennym papierosy były na kartki. I moja mama, czy tam mój ojciec, nie wiem kto, gdzieś tam kupili od jakichś szemrane, pewnie kradzione jakieś, nie wiem, papierosy, całe kartony dwa. Albo proste wielkie. Z fabryki po prostu. Ale no proste z fabryki. W każdym razie to były dwa wielkie kartony papierosów. Nie takie tam sztangi, tylko normalne pudła takie. Kartony. Kartony, takie jak no telewizor, nie? Aha. I ten. I one stały na szafie u nich w pokoju, na meblach u góry, no, nie? No, no. I rano, jak wychodzili do pracy, no to mama sobie brała paczkę papierosów z tych kartonów, Grzesiu sobie brał paczkę z tych, ten, i szli do pracy. I wtedy ja wstawałem i brałem sobie paczkę. Bo kto by je tam policzył i temu tyle było, nie? Albo jeszcze kupowało i się... Z Wiesiem mieliśmy co palić zawsze, nie? Bo... się palił wtedy? Nie. On wtedy był harcerzem. No ona jakieś taką sugestię. No, no coś ty, a niby kiedy? Znowu smoki. Jest. Co? Ty nie palisz? Myślałam, że on pieprzem zaczął palić. A gdzie tam? No ty go nauczyłeś? No pewnie, a mnie nauczyli harcerze. Mówiłem. He was teaching him to smoke. Who was teaching? Yeah, he, the bad boy, was teaching him. Tak, to ja jestem ten bad boy, tak. Bad to the bone. Ale mało tego. Były wytwórnia papierosów, była w Radomiu, w Kielcach, i teraz sobie przypomniałam, radomskie, kieleckie i jakieś jeszcze. I na przykład tam pracownicy, ja nie wiem, czy oni dostawali pensję, czy po prostu to były odrzuty, ale na przykład mogłaś kupić takiego szporta. Jakieś odpady papieros z produkcji to były, nie? Niepocięty papieros potrafił być mecz długości. Ja mi przywiozła taki karton właśnie takich papierosów niepociętych, nie? No to jeden był taki chyba. Leżał na szafie, żeby tak wszystkim pokazywać, jakie mam papierosa. A w końcu to się wszystko wykurczyło, nie? Wyszło za bardzo, trzeba palić. Co się tam cięło? A jak się takiego paliło, pamiętam w szkole w łazience, w grupie, to nie można go było trzymać tak, bo on i tak by się złamał. Trzymało się tak i podawało dalej, nie? Palił się do góry. Palił się do góry. Ale to Jojtu, ja wiem, że z 5 lat temu, ja jestem bardzo bogata krzyśniaków, bo mam 9 krzyśniaków. Jeden z moich krzyśniaków przyjechał i mówi tak, no mateczka, ja słyszałem, że ty dzisiaj masz urodziny, nie? I tak stoi, wiesz? I mówi, ja coś mam dla ciebie. Ja widziałam tą rękę, i myślę, ja już wiem, co ma dla mnie, nie? I dał mi dwa. Ja mówię, biały. No koło mam dać, jak nie dobry, nie? Wyszłam do domu i mówię do babka, ty wiesz co? Zostawiam na dolce, nie? To tak zapalimy. No wie coś, ty chodź sobie rano go zapalimy, bo to tak słyszę, taki humor się ma. Ja mówię, chodź sobie rano go zapalimy, nie? A mówię, tam rano, to nie chodź teraz. No i dzięki Panu Bogu. I myśmy tak palili, nie? A jeszcze mówi tak, mówi, że Filip nie popala, ja mówię, no coś ty. Ja mówię, Filip, palisz dolce? Na imprezę, tak? No i on sobie poszedł na imprezę, a my o, podpalamy jointa i to było tak. Sztanga, nie? Oczywiście trzymamy też odpowiednio tego, nie? Darek. Ja. I to takie tempo, nie? I później tak siedzę, patrzę na Darka, on siny. I mówi, ja się stąd nie ruszam. To mi było dobrze, nie? Ja sobie siedziałem i ta pozycja mi wystarczyła na to,
na godzinę, nie? Byłoby bardzo dobrze w tej pozycji. On się upił na sucho, znaczy wiesz, z alkoholem. A ja idę i taka, wiesz, podłoga i się robi tak i tak. Stoję, słuchaj, myję zęby, a ten... Umywalka próbuje ją ugryźć. Tak, mniejsza. Ja mówię, o cholera, czy ja bym ja już nie miała, bo tak się dziwnie robi. No i sobie myślę, czy dobrze, że myśmy teraz spolili. Ja idę spać, on mówi, nie, ja się boję wstać. Później Filip przychodzi, ja mówię, Filip, co ty takie fajne jest? Ja mówię, myśmy się tak dobrze poczuli. A mówię, a jakbyście to fajnie wyglądali? Mówię. I ty byście zgubili takiego dżonta. To tak, jeden weźmie sztafa przejdzie, do następnego zaraz. Do tego zanim dojdzie, to sobie taki czas, a my jak sobie, wiesz, ciach, machina. No dobrze, za to poczuliśmy działanie, a nie tam... Z drugiego chyba, on tam wziął, czyliśmy... Tak oddał, było... mamy ciągle jednego. No, mamy? Tak, gdzieś tam leży. Stole leżało, nie? Aha. I wtedy ten przychodzi z tym telewizorem i myśmy tak szybko nie mogli tego, nie? I on tak przewidział i tak... On tak... Ja... Whisky się was, bądź marihuana, nie? I te, to, jak to się mówi? Skręty. Nakręcony? No skręty na się mówi. Skręty się mówi? Skręty, albo jointy. On też taki fajny jest, że on sobie w domu ogródek tak zrobił. No, ale tam taka jedna... Poddoniosła. Bo oto. Kupi. Robił te, nie? W domu, 7 jakoś takich miał, jak to się nazywa? Doniczek, tak, z czaczków. I później poszedł wieczorem pić i taką jakoś sobie do domu wziął. A ta widziała to, poszła i powiedziała to w policji. Już bym jej nie zaprosił więcej. W życiu. Tutaj nie można, ale jak mój bratanek w Hiszpanii pracował, to mi tam w każdym domu stawiam. Mariola? No, tam też tak dużo kwiatków rośnie, to można schować. I want to swim. Marihuana. Here you swim. Here is a restaurant. Marihuana teach you, right? And then she was like a zombie. And she was talking about the garage caravan and the motorhome. Na plaży wieczorem. I wtedy tak było. On ją odebrał, na plaży pojechaliśmy i mi nic do jedzenia nie dał, ale 2 butelki wina czerwonego i pokręcił. A to się może jego system był. Co? Może już jego system był. On już wiedział, co robi. On wiedział, co robi, ale nie wiedział ze mną, bo ja się rozebrałam na golasa jakoś, mi się tak tego. No i jemu chyba o to chodziło. I poszłam nie do wody, poszłam na ulicę ja. A mi się wydaje, że mu chodziło o to, żeby... I tam była restauracja. Ja tam chodziłam, a ludzie jedzą, nie? Wtedy... Myślisz, że stracili apetyt? Nie wiem. A on wtedy z ręcznikiem za mną latał. Nie wiem, zapakował. Do auta zapakował. I do domu. Szybko. A ja... I nie mogłam skończyć rzygać, bo mi nic do jedzenia, to musisz najpierw coś zjeść, nic nie miałam. Nie? No dwie butelki wina i nawet słonych paluszków. No, to gorzej niż gdzie indziej, nie? To było, ale biednie, nie? To niedobrze. It did not make sense at all. Tak się spotkaliśmy, no. Nabijasz zapalniczkę? Dodaję tego, no, marihuany tam. Dlatego się zawsze śmieje. I'm not Ozzy. Easy, huh? Ozzy, easy. No Boże, dlatego to takie duże. Ty, ale nie wiesz, co on tam myje. Nie wiem. Ja myślę, że ja ci powiem. Ja wiem, że ty nie powiesz. Idą w nowe. Wiesz?
Idź tu wyzwolę. Czy on ci nie przypomina naszego Daniela? Trochę, no. Nie? Co, nie? On jest podobny do mojego bratanka. Znaczy mój bratanek. Czy bratanek jest trochę młodszy, ale generalnie... Ale bardzo, bardzo. Co jest bratanek? Bratanek to jest brata syn. Dominik jest dla ciebie bratankiem. A, okej. Patrycja miała. Patrycja miała tu się... Brata de sang. Także jakby co, to mamy zastępstwo, jakbyś. No. Jakbyś chciała nowszy model. A ten typ urody. A on ma, nie wiem, koło 30, tak? Jak Filip. No, 33. 33. Chrystusowy wiek. Albo 30 ci to jeszcze wezmę, ale tak. No. 30. Także jak by chciała, to mamy mu nowszy model do, na wymianę. Tego to mnie powiem teraz. To sobie pogadamy o tym młodszym modelu jeszcze raz. Not beer. I have fridge, I have eight beer in the fridge, but whiskey is better. Whiskey w pracy, nie? W biurze. A to tylko prezesi. Bellis. Tylko prezesi. No prezes to jest no, boss, big, szef główny, nie? A, okay. Dyrektor, no, okay. Nie wiem. Ale on jest sam w biurze. A, no to nie, to, no to jest prezesem. W swoim biurze, no? Tak. Jak sam?